Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie z psychosfery i zapraszam do zapoznania się z przesłaniem, jakie towarzyszy warsztatowi dla par, który organizujemy 12 lutego w sobotę. Nie jest łatwo. Okazuje się, że ogromną trudnością w relacji pomiędzy małżonkami, partnerami życiowymi jest komunikacja. Nie potrafimy z sobą rozmawiać. Nie potrafimy rozwiązywać konfliktów. Irytujemy się, krzyczymy na siebie, nie słuchamy się, unikamy kontaktu. Jest nam trudno, bo czasy, w których przyszło nam żyć, nie są łatwe. To wszystko, co się dzieje w świecie naszych dzieci, w świecie też relacji rówieśniczych, to, co płynie z zakazów, to powoduje, że rośnie w nas napięcie. Nie dajemy sobie rady. Warsztat ma pokazać, ma zainicjować kierunek. Będziecie ćwiczyć w parach swoich, ale też będziecie dobierać się losowo z innymi uczestnikami warsztatu. Po to, żeby sobie coś przećwiczyć na kimś, może pójdzie lepiej. A potem dzięki temu, że będziemy omawiać te ćwiczenia, będziecie mogli wyciągnąć dla siebie wnioski i potem już zgodnie z nimi funkcjonować w swojej relacji. Będzie praca na fikcji, będzie Wam podany konkretna sytuacja, w której jest konflikt i będziecie starali się doprowadzić do rozwiązania konfliktu. Wszystko za pomocą technik dramowych, ale też wiedzy z zakresu kompetencji miękkich, społecznych, takich jak dobre komunikowanie się. W warsztacie, o którym mówię, może wziąć udział 5 par, najwięcej 5, więc z tego, co się orientuję, to już chyba 2 pary się zapisały. Czasu już jest niewiele, bo niecałe 2 tygodnie, czy około 2 tygodni do 12 lutego, więc osoby chętne zapraszam do zajrzenia na moją stronę psychosfera.be i tam wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który wpadnie do mojej skrzynki e-mailowej i ja wtedy już będę wiedziała, odpiszę, odpowiem i już będziemy się bezpośrednio tutaj kontaktować, żeby ustalić szczegóły. Serdecznie zapraszam. Warsztat na żywo w Brukseli, czyli no już musicie sami zdecydować, dla kogo dostępny. Zapraszam serdecznie.